Ach, Sam, nie wiem jak ty, ale może zrobiłbyś herbatkę. Mam wielką ochotę. Oj, szefie, no nie chce mi się schodzić teraz na dół do kuchni. To nie była prośba, to był rozkaz. Naprawdę ty mi rozkazujesz, żebym zszedł na dół i robił herbatę? Tak, oczywiście. Zejdź proszę. Co to jest takiego? Nie wiem, ale te odgłosy idą tutaj z dworu. Muszę zobaczyć przez okno. Chodź, przesuniemy stół. No Sam, powiedz, co ty tam widzisz takiego? Te dziwne odgłosy, to co to jest? Oj, szefie, nie wiem, ale coś dużego i strasznego jest tutaj. Chodźmy na dół, chodźmy na dół. Ja nie wiem, czy ja chcę schodzić na dół. No to odejdź na chwilę, pokaż mi, co ty tam widzisz. No i jak, szefie, dalej uważasz, żebyśmy schodzili na dół? Nie wiem, co to jest, ale musimy jakoś to pogonić stąd. Mam pomysł, wezmę gaśnicę. Dobrze, Sam, pogoń go, ja zostanę tutaj z tyłu. Dobrze, szefie, ja się nim zajmę. Słuchaj, nie wiem, co tu chcesz, nie wiem, kim jesteś, ale na twoim miejscu bym stąd uciekał. Mam gaśnicę w ręce, uważaj sobie lepiej. Ale dlaczego ty chcesz mnie stąd pogonić? No jak dlaczego? Ty jesteś straszny i ty chcesz pewnie nam krzywdę zrobić. Bo ja jestem straszny, to uważasz, że ja chcę wam krzywdę zrobić? Oceniasz wszystkich po wyglądzie? No nie, oczywiście, że nie. To ty nie chcesz nam krzywdy zrobić? Ja wiem, że ja trochę dziwnie i strasznie wyglądam, ale krzywdy to ja nikomu nie chcę zrobić. Aha, czyli w takim razie przepraszam ciebie bardzo. A co tutaj chcesz od nas? Bardziej to ja bym się zapytał, co wy chcecie ode mnie? Przechodziłem tu spacerem i nagle ty wyskoczyłeś z gaśnicą. No nie, masz rację, przepraszam ciebie. Nie chciałem ciebie wystraszyć. Nie wolno oceniać kogoś po wyglądzie. A powiedz mi, co w ogóle się z tobą stało? Dlaczego ty tak wyglądasz? Ach, miałem wypadek, dlatego tak teraz wyglądam. Ale ogólnie jestem bardzo, bardzo miły. No tak, to prawda. Jesteś naprawdę miły. No, okej, ja już muszę sobie iść. Szefie, a może w formie przeprosin zaprosimy go po prostu na herbatę do nas? Okej, masz rację. Powinniśmy to zrobić. Słuchaj, a może chciałbyś wejść tutaj do nas na herbatkę? Na herbatkę? Ja nie pijam herbat, a tak poza tym, to jakoś dziwnie wyglądacie.